Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Batman Arkham City u mnie na kanale i kontynuujemy poszukiwanie Ligi Zabójców oraz Ra's al Ghula. Czemu jesteśmy w trybie pierwszoosobowym? O mój Boże, bo Batman zaznął, znaczy dostał zawału serca. Lubię to, że gra przez pierwsze 3 godziny olewała totalnie wątek choroby Batmana, a teraz w ciągu jakby 20 minut gry dostajemy dwa ataki serca. Tak. Just saying. Może ktoś pisał, nie wiem, imię Bruce'a Wayne'a do Death Note'a czy coś takiego. Okej, i dosłownie ten cały rzut pierwszej osoby był tylko po to, żeby pokazać nam, że Batman źle sobie radzi, tak? Czy wy nie żyjecie, panowie? Stan martwy, no nic ci nie da zrobić. O, ma katanę w sobie, mogę ją zabrać? O Jezu, to ninja! Nienawidzę walczyć z tymi panienkami. Tak, i by the way, ciekawostka. Najwidoczniej Liga Zabójców przyjmuje tylko i wyłącznie smukłe brunetki do siebie. Koniecznie płci żeńskiej. Bowiem zawsze walczymy z kobietami, które zawsze wyglądają bardzo podobnie, jeśli walczymy z Ligą. Tak samo, wiecie, w sumie tą zasadą każdy przestępca w Gotham zatrudnia tylko i wyłącznie błysych facetów. Czy ja mam to zniszczyć? No i tu jest, wiecie, widzę głowę demona. Czy ja mam to kliknąć? Nie. A, może... I to się otworzy samo? Czy mam coś zrobić? Okej, chyba mam coś zrobić, chyba nie otworzyć samo niestety. O, dobra. Mój Boże. Generalnie, żeby nie było, pamiętam taki stary film animowany z Batmanem, który nazywał się Mask of Phantasm, nie jestem pewien jego polskiej nazwy. Maska Fantazma, bo... Nie, to było dziwne. Po polsku się nazywało Maska Batmana z jakiegoś powodu. Tak mi się przynajmniej wydaje. I jestem prawie pewien, że w tym całym mieście cudów Joker generalnie urządził swoją kryjówkę w tym filmie. By the way, to był świetny film animowany, o ile dobrze pamiętam. Widziałem go z 15 lat, kurwa, temu, ale dobrze go wspominam. O, oh, hello there. The tracker signal continues beyond this door. But the door looks like it's been sealed for decades. The assassins must be using another way to get through. These must be the famous mechanical guardians of Wonder City. It looks like their inner workings were very advanced. I'm detecting a kind of memory tape they used, almost a primitive video. Perhaps I can scan and analyze it. No i tu generalnie mamy zajebiście irytującą rzecz, którą prawdopodobnie będę musiał pociąć na części. Pociąć na części i wyświetlić w kawałkach. It looks like the data is stored in a shared memory pool. Maybe I can retrieve the information from the other guardians down here. Bowiem teraz w tej dosyć skomplikowanej lokacji, dosyć sporej skomplikowanej lokacji, tak jeszcze to dodajmy, musimy szukać zniszczonych robotów i one powoli będą uzupełniać nam pasek downloadu. I ponownie, tak samo jak w przypadku telefonów Zaza, początkowo to idzie bardzo szybko, a im dalej w las, tym, wiecie, żeby nie przesunąć coś o 5%, będziemy, nie wiem, potrzebować dwóch robotów i tak dalej. W sensie, to przykład, ale wiecie, do czego zmierzam, prawda? A, dobra. Tak, niestety generalnie Batwizja nie pokazuje nam, gdzie się znajdują poszczególne boty. Ten musimy ich szukać na własną rękę. Co prawdopodobnie byłoby aż takie złe, jeśli przemieszczają się w tej grze. O, Chryste, panie! Panienki, nie wszystkie naraz, okej? Okay? Batmana wystarczy dla każdej.
Pierwszy wytrzymał najdłużej. To smutne. I tak, oczywiście tych robotów jest... idealna ilość. Nie ma tutaj ani jednego więcej, czy coś takiego. Tak więc musimy znaleźć wszystkie. Okej, to przerażające. By the way, ponownie wspomnimy o tym, że właśnie zmierzamy do nieodwiedzonej od lat przez kogoś z zewnątrz kryjówki Ligi Zabójców. Jakim cudem Riddler umieścił tutaj generalnie swoje klamoty? Come on. To jest po prostu dziwne. Ach, no i tak, i wesoły pan komentator, który od czasu do czasu będzie nam się wtryniał w... Czekajcie, czy to też się nada? Tak, to też się nada. Świetnie. O nie, to gorące panienki! A, no tak, one się nie obalają. To jest jakby ich myk. W sensie, wiecie, aby nie leżą ogłuszone na ziemi, nie można ich dobić. Trzeba zrobić to, kiedy stoją. Dobra, to jest kolejne. Póki co idzie nieźle. Jeśli będzie trwał za długo, to zastosujemy tutaj magię montażu i powycinamy to i owo. No, a wiecie co, przez to, że Baciu ostatnio nam troszeczkę tutaj, wiecie, umiera jakby, w sensie, wiecie... choroba go męczy, przez to jego pasek zdrowia się skraca, to uzupełnimy to może wzmocnieniem pancerza, bo ten pasek póki co chyba nie wróci, mi się wydaje. A stan zdrowia Batmana szybko się nie poprawi. Na parterze oczywiście nic nie ma. Bo byłoby za prosto, prawda? Mój Boże, jak Batman, kurwa, drętwo robi wszystko w tej grze. Naprawdę, jakby... To jest coś, co jakby nie uderza was, kiedy na przykład gracie tylko i wyłącznie w jedną grę naraz. Wiecie, no, jak na przykład, nie wiem, kiedy siadłem do Batman Arkham City po raz pierwszy, to grałem tylko w to. Plus, nie wiem, parę rzeczy na kanał, ale były to rzeczy różne gatunkowo, więc ja nie miałem porównania. Ale teraz dosłownie... Poza nagrywaniem tej gry nagrywam również DMC 4. Na własną rękę gram w Horizona. Horizon Zero Dawn w sensie. O! Czy to się nada? Tak. Horizon Zero Dawn i co tam jeszcze grałem? Mój Boże, mam sklerozę. Chyba. Dobra, nie przypomnę sobie. W coś jeszcze gram, ale mam teraz z nim sklerozę. W każdym razie gram w Horizona i. O mój Boże, porównanie przemieszczania w tych grach, gdzie generalnie Batman przemieszcza się po prostu jak kloc w porównaniu do nim, do zwinnej, lekkiej postaci. O, generalnie tak, gram teraz między innymi również Arkham Knighta, ponieważ platynuję tą grę aktualnie. I już w Arkham Knightie model poruszania się Batmana jest nieco lepszy. Nie dużo lepszy, ale nieco lepszy jest. I naprawdę... Klocowatość Batmana jest niemożliwa. Chryste panie, gdzie są te zastrane roboty? Nie wiem, gdzie już byłem, gdzie mnie jeszcze nie było. Żadnej mapy, żadnego sygnału do podążania, niczego. Naprawdę, ja bardzo lubię szukać rzeczy na własną rękę w grach. Nie lubię, kiedy gra daje mi marker, tu idź kretynie i tak dalej, ale wiecie, żeby poszukiwania były przyjemne, to uwaga, złota metoda dla wszystkich domorosłych twórców gier, to musi być to przyjemne, po prostu. Model przemieszczania się musi być fajny, teren musi być fajny. O dobra, tutaj nas jeszcze chyba nie było. No nie. Well shit, byliśmy.
Wiem, że jeden jest w witrynie sklepowej, ale nigdzie jej kuźwa nie widziałem. W sensie wydaje mi się, że przynajmniej jeden z witryny sklepowej. Tego już przeskanowaliśmy, prawda? Tak, już przeskanowany. By the way... O, może tutaj? By the way... Dziwne, że super zmysł detektywa Batmana nie pokazuje po prostu, gdzie jest tajne przejście Ligi, ponieważ jakby... Wiecie, do tej pory Batman wszystkie zagadki rozwiązuje przy pomocy trybu detektywa, który widzi wrogów przez ścianę i w ogóle, ale najwidoczniej... Najwidoczniej są rzeczy, które ten tryb przerastają. Ponieważ konsekwentne pisanie fabuły czy coś, nie? Oczywiście wiem, że generalnie w tym momencie pod filmikiem jest już 5 komentarzy typu w momencie, tu wpiszcie czas odcinka, minąłeś 3 razy tego samego robota i tak dalej, ale sorki, nie widziałem. Jakbym widział, to bym go zebrał, naprawdę, uwierzcie mi, nie mam zamiaru na to tracić czasu, w sensie zamiar chcąc, nie chcąc mam, ale... ale... Jeśli miałbym wybrać, czy mam na to tracić czas, czy nie, powiedziałbym, nie, nie chcę na to tracić czasu, chcę ruszyć dalej. Wszystko, kurwa, wygląda tutaj tak samo, god damn it, po prostu. Wszystko jest szaro, burę, wszędzie jest dym, wszędzie są rury. Ach, naprawdę, doskonale. By the way, lubię to, że niektóre te roboty nawet nie są, jakby wiecie, blisko. God damn it. Blisko tej całej strefy, która nas interesuje, a jednak z jakiegoś powodu są dla nas totalnie niezbędne. Lecimy, Batmanie. Kurwa, jestem tutaj tak chyba 6. raz, mi się wydaje. Gry to doskonała zabawa. Dlaczego pytacie? Ciebie, dupku, to już przeskanowałem, prawda? Tych dwóch też. Tak, tak, tego i tego. O Jezusie Chrystusie, to jest naprawdę niezabawne. Wiedziałem, że ten moment nadchodzi, nie czekałem na niego absolutnie. Batmanie, nie wiem, powiedz coś, rzuć jakiś komentarz, który naprowadzi mnie na miejsce pobytu robotów. Proszę cię, stary. Tu jest pułapka Riddlera, jest zagadka Riddlera. Zmysł detektywa, kurwa, nie podświetla nic jak na złość. To jest ten jeden moment, kiedy naprawdę przyjąłbym to bez żadnego wrednego komentarza na ten temat. O! Wygląda, bym jeszcze tutaj nie było. Tak, to może być ostatni. To nie będzie ostatni, prawda? Jest, dobrze! Tak, dziękuję! The assembled surveillance footage shows me where the assassin went. She must have been using a secret entrance. I need to find it. Wow. Nagle ściana z cegieł sprawia, że zmysł detektywa jest totalnie bezużyteczny. Wow. It looks like a sword fits here. Gdybym tylko zabrał tą katanę wbitą w tego gościa wcześniej, prawda? Hejo. Dobra. Protocol 10 will commence in 4 hours. Godziny w tym świecie są wyjątkowo niekonsekwentne. Mam wrażenie, że jakby... Wiecie... Doktor Strange. Hugo Strange generalnie, nie wiem, rzuca te godziny na zasadzie: o, minęło 20 minut, powiem, że minęła już godzina. O, minęły 2 godziny, powiem, że minęła godzina, bo zapomniałem tego wcześniej zaznaczyć. W sensie, wiecie, w moim kanonie Batman szukał tych robotów przez 10 godzin, więc protokół 10 zaczął się już. Tak. O nie! Moje życie!
czy to Pan Jezus? A nie, to mama i tata, okej. Bruce, you can hear me, can't you? You need to step into the light. Your father and I are waiting. We missed you. Czy wy życzycie mi właśnie śmierci? You have to do it. We need you to do it, Bruce. Bruce! Can you hear me? Your vitals, they're dropping. It's like they're in free fall. You need to find whatever you're spadają w ogromnym tempie. Nie jestem pewien, czy tempo można określić słowem ogromne, ale niech będzie. Oh, thank God. I'm not going to sugarcoat it. At this rate, I'd say minutes. Seriously, Bruce, you need to tell me what you want me to do. What do I get Robin to do? You know, if you don't... I'll make it. Ach, i Batman w tej grze. Chryste Panie, jak mnie wkurza ta postać. Niemożliwie. Naprawdę, jak normalnie Batman komiksowy, czy tam filmowy, ani mnie ziębi, ani mnie grzeje. Jest po prostu... Zależnie pewnie od autora. To... Batman serii Arkham jest... You should have listened to my warning. There are no friends to save you down here. Stop. Hello there. Okay, zasłużyłem. Hello, Talia. How did you find us? I recognized your personal guard. It was just a matter of following her. Wow. Please, mistress, he tricked me. Totalnie. Leave. I will deal with you later. You didn't need to get yourself arrested to see me, Bruce. After that night we spent in Metropolis, you could have just called. I'm not here for you. Where's Ra'sh? If he's dead again, I need you to wake him up. Lubię tak spontanicznie Batman wypowiada tę kwestię. My father always intended us to be together, to command his army. Just imagine it. You, me, a better world. Your face. What happened? Nie zauważyłaś wcześniej czarnych żył i w ogóle. You wish to become an assassin. Why should I trust this change of heart? You saw my face. Does it look like I have a choice? Are you prepared to take the demon trials? You must show you are willing to take a life to save the world. I'm ready. Then let the trials commence. Thousands yep. of warriors idziemy have tym fallen tempem in z tym widokiem przed nami. Batmanowi definitywnie się polepszy. To be nothing more than children battling the enormity of creation. I've seen worse. Nothing can prepare you for what comes next. Destiny will decide your fate. Lubię to, jak w ogóle bardzo spontanicznie ta gra wprowadza Ligę Zabójców do loru serii Arkham. No nie wiecie, to jakby w komiksach to jest duża sprawa. Batman i Talia oraz Ra's oraz cała Liga mają tonę przeszłości ze sobą. A tu gra mówi, no cześć, istnieje Liga Super Asasynów, którzy walczą o teoretycznie dobro Ziemi, jakby się nad tym zastanowić trochę. Ich liderem jest nieśmiertelny, odradzający się supermistrz karate, który ze wszystkich ludzi na Ziemi wybrał sobie Batmana jako swojego następcę, ale Batman nie zabija, więc powstał ten konflikt. A i dodatkowo córka tego nieśmiertelnego mistrza karate leci na Batmana bardziej niż na każdą osobę na Ziemi. Najwidoczniej to chyba nie mają w genach. Nie wiem, jaki tatuś, taka córka. Welcome, detective. I hey, graczu, deal with it. Ra's al Ghul. Before you lies your first demon trial. Simply drink from the chalice. It is that simple. Ooh. Dobrze. Good. Feel the blood course through your veins. O mój Boże, Ra's, czy tam był kwas w środku?
Dobry towar. Follow me through this world and the trial is complete. Touch anything along the way and you will die. I muszę przyznać, że naprawdę mega lubię to, jak wyglądają te próby Reisha i w ogóle mega to lubię, jest to mega zajebiście zrobione. Klimacik jest przedni, bym rzekł. Całe próby wydają się mega głupie, bo hicamy po kawałkach lodu w świecie z Mad Maxa, ale... Okej, ale wizualia są pierwsza klasa. Wiecie, mówili, że te całe treningi wirtualne to... to strata czasu. Tak, używanie badhaka jest dozwolone. By the way, ciekawe jaką próbę dałby Rage komuś, kto... Au! Idź ty, pierniczkowy ludku. Komuś, kto wiecie, jakby nie ma... peleryny na przykład, nie? Tak... Co się stało ze zwłokami tego gościa? Nieważne. Are you the one I have searched for, detective? The one to succeed me? Naprawdę Liga Zabójców ma najlepszy towar. Jak nic Yama Wazarza nie wskrzesza Reisha, tylko mi się wszystkim po prostu wydaje, że Reisha jest wskrzeszony. Wszyscy są na wróci na maksa. Krew demona, tak nazywa się ten towar. Imagine the good that you could do with such a gift. Ej, generalnie z tego co kojarzy jest jakiś miks, że generalnie jakby z Yamy Wazarza może korzystać tylko i wyłącznie aktualny posiadacz tytułu Rage Al Ghula, bo to jakby nie jest imię, to jest tytuł gościa, w sensie Rage Al Ghul znaczy głowa demona, czy demona, bo jeśli ktoś inny się nim wskrzesi, to jego osobowość się zmieni. To jest taka standardowa zasada, nie wiem, zmiana o 90 stopni. W sensie jak wrzuci tam Jasona Todda, to z dobrego nieco wkurzonego dzieciaka stał się żądnym krwi killerem, tak więc no. Czy ty mnie śmiejesz? O nie! No nic, nieważne. Czemu walczymy z Sandmanem w ogóle? Come on, to nie to uniwersum. Ciekawe czy Rage, jak został Rage'em, też musiał przechodzić tego typu challenge. Ciekawe czy przyniósł ze sobą pelerynę albo lotnię. Tak. Jak nic, to wszystko była po prostu wizja. Jak nic, nie wiem, w tym kubeczku był, nie wiem, płynna marihuana czy coś takiego. Czuję to. Spokojnie, jak przejmę tutaj władzę, to uczynię to miejsce bardziej równouprawnionym. Faceci też będą tutaj mogli przystępować. I kobiety z innym kolorem włosów niż ciemne. You did it. You sound surprised. Of course not. I always had faith. Where's Raish? I need to see him now. I'm running out of time. Your final challenge awaits you through this door. I pray the spirits will be kind. Rachel Gould.
Father. Welcome, detective. It is time for your final challenge. Kill me. Czemu wyglądasz w twarzy jak Deadpool? It is your destiny. I will never kill. Not even you. What? You lied to me. Kurwa, kto by podejrzewał? Liga zabójców, wiecie, światła się świecą, ale nikogo nie ma w domu. No, tak, tak bym to określił. Jakby w ogóle, to jest dziwne. Batman nie powinien mieć problemu z zabiciem Ra's'a, ponieważ dosłownie może go wrzucić do jamy Łazarza i to przywróciłoby go do życia. Jego honor byłby czysty, mógłby ciągnąć tą, wiecie, grewy, udawanie następcy do samego końca. Ale, no cóż, Batman. Niezłe tatusy. Can leave this chamber alive. We'll see about that. Wiesz, że tego typu zdanie działa tylko i wyłącznie, jeśli jest się z kimś sam na sam w pomieszczeniu, a to jest jeszcze twoja córka, nie? O nie, kwas znowu wszedł. Dammit, Ra's. Hello? You should have killed me when you had the chance. Sorry. Ah, come on! Numbers are too great. Już Batman, hicaj, rozpędzamy się. You should have joined us. We are Legion. Nie jestem pewien, czy muszę powstrzymać wszystkich, ale chyba tak, czy po prostu trafić w Ra's'a. A, mój Boże, nie mogę przywyknąć do tego tempa. Ach, czy po prostu miałem pokonać wszystkich. Dobra. I bijemy. Dobra. What's now? Witness the true power of my Lazarus pit! I tak, generalnie, powiem to ponownie. Bardzo nie lubię narracji tej gry, ale walki z bossami są... O, jakie dobre. Wielofazowe, zmuszające do używania gadżetów w właściwych momentach. O Jezu, myślałem, że już koniec, a ten jeszcze mieczem bym strzelił. To jest ściema, nie da się złapać miecza między dłoni w ten sposób. We are fated to rule this earth, to wipe it clean of the scum of humanity. Only we can do this. My father is old. His time is over. Ours is just beginning. Take his blade. Kill him. Accept your destiny. Accept our destiny. You know I can't do that, Talia. Then, beloved, you will have to die. Okej, druga runda. You cannot defeat us. Dobra. Ło! We are Legion. Shut up. Trafiłem. To był Ra's. Our numbers are too great. Okej, ponownie trafiłem. You cannot beat us. Okej,
A, come on, ostatnio nie zblokowałem. Definitywnie kupienie pancerza to była dobra inwestycja. Hop. Hop. Okej, Rage był tam, ale jednocześnie był pod moim ciosem. Jak on to zrobił? Ewentualnie tak naprawdę nie mam go szukać, tylko to jest taki bajer wizualny, żeby graczowi się wydaje, że robi więcej niż faktycznie robi. You should have joined us. Our numbers are too great. You cannot defeat us. A, to jest fajne, no to jest. You should have joined us. Czemu generalnie Arkham City ma takie zarąbiste walki z bossami, a reszta serii Arkham ma takie żałosne? Tak, come on, typowo, jakby... Arkham Asylum miał gówniane walki... Och, szlak to... Gówniane walki z bossami, Arkham Knight też ma gówniane walki z bossami. Bullshit. Chodź tu. Przepadnij. Dobra. For that you will suffer. Come on. Dobra, dostał. Tak, ogólnie co otrzymany damage Rage chyba zmienia kierunek kręcenia swoimi statuami obronnymi. Dobra. Na pewno zwiększa tempo, to jest pewniak. Mam go. Druga runda, czyżby nie typowa zasada trójkowa z gier? Czyli zawsze muszą być trzy rundy. Zabawa w kontry. O Jezu. Ten cios czołem w rękojeść. Mogę sobie to odpuścić, Batmanie. A może to koniec? Kto wie? What are you doing? Listen to me, detective, and listen well. You will kill me. You will lead the League of Assassins, because if you do not join us, I will kill the only person you have ever loved. This wasn't part of the plan. Joke's on you, Batman nie kocha nikogo. Klik, klik, klik. Dobrze, Rage Al Ghul. Strategiczny madafaka totalnie nie podejrzewa, co Batman ma zamiar zrobić z tym batarangiem, no nie? Detective. You should have killed me. Yes, he should have. What kind of a man sacrifices his own daughter? And you. You lied to me. I thought you loved me, Bruce. I thought you were ready to join our crusade. Jak go kogoś kocha, to tym bardziej się go okłamuje. You two deserve each other. You're looking old, Ra's. What's really a ty wyglądasz, byś umierał, Batmanie. I have used the Lazarus Pit too many times. I've lived 600 years. My mind and body cannot take much more. Each time I enter the pit, I am frightened of what will come out. The Lazarus Pit has corrupted your mind. Think about it. If your pit falls into the wrong hands, you'll be powerless to stop centuries of destruction. This is your chance for redemption, Ra's. Jakim cudem ta jama jest akurat pod Arkham City? Or I'll be back for you. No i co mu wtedy zrobisz? Nie zabijesz go ponownie? Wsadzisz go do więzienia? O, Batmanie, twoje groźby nie mają żadnego sensu. Dobra, zanim zaczniesz jakikolwiek dialog, to zakończymy sobie odcinek, bo ten odcinek trwa już długo. Nie chcę, żeby odcinki Batmana były zbyt długie.
Tak więc od tego momentu startujemy w kolejnym odcinku Batman Arkham City u mnie na kanale. Bye bye.